Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypomnę, że dziś rozmawiamy o chorobie Parkinsona, obchodzimy Światowy Dzień Choroby Parkinsona. Naszym gościem jest pan profesor Dariusz Koziorowski, przewodniczący zespołu koordynacyjnego do spraw leczenia zaburzeń motorycznych w zaawansowanej chorobie Parkinsona. Witam pana profesora. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie profesorze, podstawową metodą leczenia choroby Parkinsona jest farmakoterapia. Dopiero w przypadku braku efektywności włączane jest leczenie bardziej inwazyjne, w tym głęboka stymulacja mózgu. Panie profesorze, jak wielu pacjentów w Polsce poddawanych jest temu zabiegowi? Ilu powinno być poddawanym? Jak wygląda sytuacja w tej chwili? Jeśli chodzi o głęboką stymulację mózgu, sytuacja nie wygląda źle. Tu myślę, że dołączyliśmy do krajów europejskich i ta średnia wydaje się być już dosyć wysoka, aczkolwiek na pewno jest jeszcze trochę do nadrobienia. W Polsce przeciętnie wykonuje się około 300 zabiegów rocznie. Oczywiście te są różnego rodzaju odchylenia. No, ostatni rok jest na pewno dużo trudniejszym rokiem ze względu na okres pandemii i wydaje się, że ten okres będzie wymagał dużo pracy i wykonania takiego wysiłku, żeby odrobić te straty. Dotyczy to oczywiście i pacjentów z głęboką stymulacją mózgu, ale też zastosowania innych metod leczenia zaawansowanej choroby Parkinsona. Myślę o takich bardziej technikach, bardziej inwazyjnych dodanych. Oczywiście pacjentów z chorobą Parkinsona przede wszystkim leczymy farmakologicznie i w tym tak zwanym pierwszym okresie, niepowikłanym okresie miodowym, ta terapia jest wystarczająca i nieskomplikowana. Dopiero później, kiedy pojawiają się zaburzenia ruchowe pod postacią ruchów pląsawiczych, tak zwanych dyskines, czy też fluktuacji ruchowej, to znaczy pacjent w ciągu dnia ma takie okresy działania i niedziałania leku, lepszego, gorszego samopoczucia, kiedy no, funkcjonuje dobrze ruchowo i funkcjonuje tak, że no, nie jest w stanie wykonywać tych codziennych swoich obowiązków, a wręcz nie jest na przykład w stanie ruszyć się z krzesła, z fotela czy z łóżka. Oczywiście ten stopień niepełnosprawności w tej fazie niedziałania leków jest też różny u różnych pacjentów i różny na różnym etapie choroby. Jeżeli tego pacjenta nie możemy skompensować lekami, to znaczy dajemy coraz większe dawki leków, coraz częstsze leki, próbujemy stosować leki z różnych grup, mimo tego ten czas dobrostanu jest niesatysfakcjonujący dla rodziny, dla opiekuna, wtedy myślimy o tak zwanych terapiach zaawansowanych. I wśród nich tą terapią zaawansowaną jest właśnie głęboka stymulacja mózgu. Pozostałe dwie metody, które w Polsce są refundowane, są metody infuzyjne, polegają na tym, że podajemy w sposób ciągły leki. Tak? Jedna z nich to jest duodopa, czyli podawanie do jelita znanego leku lewodopy, a druga podawanie tak zwanego agonisty receptora dopaminowego, czyli apomorfiny w pompie podskórnej. Ale wracając do głębokiej stymulacji mózgu, ta głęboka stymulacja mózgu jest metodą, no już powiedziałbym historycznie najstarszą ze wszystkich, bo historycznie jest stosowaną już w końcu lat 40. ubiegłego wieku, tak, nie pomyliłem się. To jest tak dawno już próbowano tej metody. Oczywiście wtedy te możliwości technologiczne były dużo słabsze i ten rozkwit technologii spowodował, że w końcu lat 80. powrócono do tej metody, a zastosowanie jej u pacjentów z chorobą Parkinsona, można powiedzieć, na takim uzyskało szeroką akceptację, w tym takich gremiów jak FDA w latach 90. I od tamtej pory jest to metoda uznana, rekomendowana. Pojawiły się badania kliniczne, które pokazały, że są to metody, jest to metoda skuteczna. Jest to metoda chętnie używana na całym świecie. Panie profesorze, powiedział pan, że jest to metoda skuteczna. Co jest tą miarą skuteczności? Miarą skuteczności, tak jak we wszystkich terapiach zaawansowanych, po pierwsze jest poprawa w skalach motorycznych. To jest taki, to określamy na podstawie dzienniczka, który wypełnia pacjent i wraz z opiekunem, którym zakreśla czas niedziałania leków, czyli tak zwany czas off, jak również czasy, kiedy pojawiają się nadmierne ruchy mimowolne, dyskinezy.
No i tą miarą tego, czy metoda działa, to jest wydłużenie tego najlepszego czasu działania leków bez nadmiernych dyskines oraz skrócenie czasu niedziałania leku, czyli tego czasu off ze wszystkimi jego przykrymi konsekwencjami dla pacjenta. Czy odnotowują Państwo jakieś działania niepożądane, czy efekty niepożądane po zastosowaniu tego zabiegu? Oczywiście nie ma takiej metody, która nie ma działań niepożądanych. Wszystkie metody mają działania niepożądane, a szczególnie terapie, które są bardzo zaawansowanymi terapiami, wymagają leczenia operacyjnego, w tym przypadku leczenia neurochirurgicznego. Najczęstsze powikłania wynikają z zakażenia tego systemu, który implantujemy. I te powikłania infekcyjne mogą prowadzić do tego, że trzeba ten układ, który implantowaliśmy, usunąć. Mogą pojawić się erozje skóry nad przebiegiem elektrody. Najpoważniejszym powikłaniem, ale występującym niezwykle rzadko, to jest wystąpienie na przykład krwiaka w trajektorii elektrody, jako powikłanie samego zabiegu neurochirurgicznego. No oczywiście z wszelkimi konsekwencjami, na przykład wystąpieniem niedowładu połowiczego. Oczywiście ten rodzaj powikłań występuje bardzo, bardzo rzadko. Wraz z ilością wykonanych zabiegów przez zespół, ilość działań niepożądanych również spada. Ta krzywa uczenia rośnie, więc to jest bardzo ważne, aby zespoły, które wykonują zabiegi głębokiej stymulacji mózgu, zespoły neurochirurgiczne, powtarzam, miały duże doświadczenie, bo no, przekuwa się to na bezpieczeństwo dla naszych chorych. Panie profesorze, ja przypominam sobie, jakiś czas temu rozmawialiśmy także przy okazji przygotowywania książki, takiego poradnika dla pacjentów z chorobą Parkinsona. Mówił pan wtedy o tym, że jest zbyt mała liczba ośrodków, które w sposób właściwy kwalifikują pacjenta do zabiegu głębokiej stymulacji mózgu, że też jest to pewnie w pewnym sensie kwestia finansowania, bo oczywiście to jest procedura refundowana, ale środki na nią są ograniczone. Czy coś się zmieniło w ostatnim czasie? Nie, niestety. Problem głębokiej stymulacji mózgu, odkąd została wprowadzona w 2008 roku, jest nierozwiązany. Ten najważniejszy jakby element układanki to jest prawidłowa kwalifikacja chorego do zabiegu. Ta kwalifikacja powinna być przeprowadzona przez zespół neurologiczny, przez zespół neurologów. Pacjent, który jest pod opieką neurologa, pozostaje jakiś czas pod opieką neurologa, jest zgłaszany jako wynik takiej sytuacji, że no, lekarz i rodzina i pacjent nie są usatysfakcjonowani kompensacją, tradycyjnym leczeniem stanu chorego i ten chory powinien być przyjęty na ten proces kwalifikacyjny do szpitala. Dlaczego do szpitala? Chodzi o to, żeby odstawić pacjentowi leki na co najmniej 12 godzin, tak aby sprawdzić, czy te działanie leków dopaminergicznych, które stosujemy u pacjenta w chorobie Parkinsona, jest zachowane. To jest bardzo ważny element, gdyż to warunkuje odpowiedź również na głęboką stymulację mózgu. Pacjent musi reagować na leczenie dopaminergiczne, na leki, które stosujemy w leczeniu w chorobie Parkinsona. Im lepsza jest tym odpowiedź, tym no, większy sukces, który osiągniemy z leczenia głęboką stymulacją mózgu. Zaraz padnie pytanie, no przecież skoro odpowiada na leczenie, to po co ta głęboka stymulacja mózgu? Oczywiście pacjent odpowiada na leczenie, tylko tak przypominam, problemem jest to, że te leki działają bardzo krótko, często godzinę, pół godziny do dwóch godzin i pacjent większość czasu pozostaje albo niesprawny, albo w czasie dużych powikłań ruchowych, tak zwanych dyskines pląsawiczych. I to jest problematyczne, tak, te powikłania ruchowe, a nie to, że pacjent nie odpowiada na leczenie i to te powikłania leczymy głęboką stymulacją mózgu. Oczywiście nadrzędnym celem jest oczywiście poprawa jakości życia chorego, ale też poprawa jakości życia opiekuna czy też opiekunów. Ale wracając do procesu kwalifikacyjnego, pacjent jest hospitalizowany, sprawdzamy
procent poprawy po lewodobie, czyli sprawdzamy to w odpowiednich skalach, tak zwanej skali UPDRS, skali ruchowej, ale też pacjent jest oceniany przez neuropsychologa bardzo wnikliwie, dlatego że zaburzenia funkcji poznawczych, a już szczególnie te zaburzenia, które są na poziomie nawet łagodnego zespołu otępiennego, wykluczają chorego z leczenia tą metodą. Również problemem są nasilone zaburzenia depresyjne. Jeżeli one istnieją, to one nie wykluczają może chorego zupełnie z zastosowania tej metody, ale pacjent wstępnie powinien być skonsultowany psychiatrycznie, leczony przeciwdepresyjnie i potem ponownie oceniony. Wykonujemy też różne inne dodatkowe badania, w tym badanie neuroobrazowe, i po zasięgnięciu właśnie opinii konsultantów wszystkich, po zebraniu wszystkich tych badań dodatkowych, my jako medycy określamy najlepszą metodę leczenia dla tego pacjenta, ale, i tu chcę bardzo podkreślić, zasięgamy też opinii pacjenta, jaką on wybiera, czy ona, on wybiera metodę leczenia, co preferuje, czy to jest głęboka stymulacja mózgu, czy jednak wolałby, żeby to były metody infuzyjne. I tak samo zasięgamy opinii opiekuna, osoby, która jakby mieszka z chorym i pomaga mu na co dzień. Jedne z tych metod wymagają większej aktywności opiekuna, inne mniej. Metody infuzyjne wymagają większego zaangażowania opiekuna, natomiast układ, jakim jest głęboka stymulacja mózgu DBS, jest układem zamkniętym, więc wymaga dużo mniejszego zaangażowania opiekuna, więc teoretycznie może być również dla tych chorych, którzy mieszkają samodzielnie, sami, tak? Ustawia tą samostymulację, tak? Pacjent sam się... W zasadzie ustawia lekarz raz na jakiś czas na kontrolnych wizytach, pacjent pilotem tylko sprawdza, czy ten stymulator działa, czy też nie. Stymulator jest zlokalizowany tak samo jak stymulator serca, on wygląda dokładnie tak samo tu w okolicy podobojczykowej. Można go sobie tutaj wymacać, dotknąć. Pilotem można sprawdzić, czy aktualnie działa, czy nie, czy się na przykład rozładował, to pacjent bezproblemowo w własnym zakresie może zrobić. I tak jak powiedziałem, DBS nie wymaga jakiejś dużej roli, dużego nakładu udziału opiekunów. Panie profesorze, pytanie takie, po pierwsze, jakiej wielkości jest ten obszar, w który trzeba trafić, wykonując ten zabieg głębokiej stymulacji mózgu? I czy stymuluje się wyłącznie jedną półkulę, czy obie? Jak to wygląda? W zasadzie stymuluje się obie, bo pacjent, choroba Parkinsona jest chorobą obustronną, więc elektrody powinny się wprowadzać jednoczasowo, obustronnie, tylko można powiedzieć w wyjątkowych przypadkach można rozważać leczenie jednostronne. To są problemy cały czas, powiedziałbym, nierozwiązane w Polsce. To są problemy związane właśnie z różnymi płatnościami za elektrodę po jednej stronie i elektrodę dwustronną. Nierozwiązany jest problem również płatności za kwalifikację do zabiegu operacyjnego oraz prowadzenia pacjenta po samym zabiegu operacyjnym. Nie ma poradni stymulatorów głębokiej stymulacji mózgu, chociaż w kardiologii poradnie stymulatorów od wielu lat funkcjonują, a poradnie stymulatorów neurologicznych są dużo bardziej zaawansowane, wymagają naprawdę dużo dłuższych wizyt chorego. Czasami ten chory musi być nawet ambulatoryjnie na takiej wizycie obserwowany nawet przez 2-3 godziny, bo musimy go zobaczyć przed lekiem, w trakcie i po leku, tak? W trakcie na przykład takich trzech sesji. Także problem jest nierozwiązany. Wprowadzono wiele lat temu możliwość leczenia tą metodą, ale rozliczane są tylko i wyłącznie wszczepienia, tak? Wszczepienia stymulatora, czyli tego generatora impulsów. Natomiast ten proces przed, czyli kwalifikacyjny, jak i po prowadzeniu chorych, nie jest rozwiązany do tej pory i na pewno wymagałby
stworzenia takiego systemu opieki nad chorym z głęboką stymulacją mózgu, a ewentualnie połączenia tego z całym systemem zaawansowanych terapii, to znaczy wraz z opieką nad pacjentem objętym terapiami infuzyjnymi. Może być to w tym samym programie terapeutycznym na przykład. To by było optymalne rozwiązanie. Na pewno konieczne jest stworzenie takiego systemu. Panie profesorze, a czy coś się zmieniło na świecie w sposobie wykonywania tego zabiegu? W jakim kierunku idą badania, które mogłyby być może udoskonalić ten zabieg? To jest bardzo wszystko ciekawe, dlatego że terapie głębokiej stymulacji mózgu są terapiami rozwojowymi. My cały czas widzimy rozwój technologii na świecie. Tak? Ten rozwój technologii postępuje również, jeśli chodzi o DBS. Oczywiście w jakiś sposób utrudnia nam to życie, tak? Bo my musimy się cały czas tej metody uczyć. Uczą się lekarze, uczą się pielęgniarki, ale uczyć się musi także pacjent i jego opiekun. Te stymulatory są coraz nowocześniejsze i parametry, które możemy tam zmieniać, są coraz bardziej zaawansowane. To, co się jakby zmieniło i już jest, to to, że na rynku mamy stymulatory, które możemy ładować samodzielnie, są ładowalne stymulatory, co w przypadku niektórych chorych, którzy wymagają wyższych prądów stymulacji i częściej by się ładowały, częściej by się rozładowywały stymulatory, jest to dobra opcja. Poza tym pojawiły się tak zwane kierunkowe elektrody, które pozwalają na stymulację bardzo wybranych punktów. Ta selekcja punktów jest bardzo ważna, dlatego że padło pytanie dzisiaj o to, gdzie stymulujemy. Stymulujemy punkty bardzo głęboko w mózgu. To są malutkie punkty, jak łebek od szpilki. Musimy tam trafić z powierzchni głowy, dokładnie w ten punkt, który jest takiej wielkości. Czasami zdarza się, że ta elektroda jest zlokalizowana troszeczkę z boku, troszeczkę poniżej, troszeczkę nad, więc normalnie stymulowalibyśmy punkty, które mogłyby wywołać różnego rodzaju działania niepożądane, na przykład skór czy mięśni, ale przez to, że możemy tak selektywnie stymulować punkty na elektrodzie, tylko wybiórczo, obejmujemy tą stymulacją tylko niewielki obszar, nie wywołując działań niepożądanych, a stymulując punkt, na którym nam zależy. I to są już też elektrody, które są implantowane w Polsce. Czyli te dwie rzeczy, można powiedzieć, ten rozwój technologii spowodował, że te dwie rzeczy już do tych chorych dotarły, już są obecne i możemy z nich na co dzień korzystać. Kolejna rzecz to jest taka stymulacja, która jest na zasadzie takiej zamkniętej pętli, to znaczy pacjent jest stymulowany tylko wtedy, jeśli tego potrzebuje, tak? To znaczy mamy odbiornik, który jest w tym generatorze impulsu, który odbiera potencjały z mózgu i automatycznie włącza stymulację, jeżeli pojawiają się te nieprawidłowe potencjały odebrane wcześniej. Oczywiście jest to bardzo interesujące, bo pojawia się, można powiedzieć, takie bardzo już inteligentne i zaawansowane urządzenie, które być może zrewolucjonizuje w ogóle głęboką stymulację mózgu w przyszłości i będziemy mogli prowadzić dużo bardziej zaawansowaną neuromodulację. No i może warto też na koniec podkreślić, że DBS, czyli głęboka stymulacja mózgu, to taka metoda, która pozwala pacjentowi w dość krótkim czasie wrócić do aktywności sprzed zabiegu, wrócić do pracy, do tego, co robił przed wykonaniem tego zabiegu. Tak jest. Nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia chorego i tu muszę podkreślić, że wszystkie badania, które były publikowane, dotyczyły badania głębokiej stymulacji mózgu, tą jakość życia poprawiały. Także to jest niezwykle istotne i pocieszające, tak, wszechmiar.
I nad żadnym celem jest oczywiście to, żeby za tą jakością życia też szedł powrót do aktywności pacjenta, do takiej aktywności domowej, ale również do powrotu do pracy na Pracy, przykład. oczywiście. Tak? To jest bardzo ważne. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za to spotkanie i bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję również.